Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a przed wami New News Live, odcinek 21. Mój Boże, 20 już za nami, a ja nie zrobiłem żadnego świętowania z tego powodu. W każdy czwartek o godzinie 21.00 spotykamy się. Dzisiaj wyjątkowo jest piątek, czasami coś się przesunie, ale daję znać o tym na Facebooku. Moi drodzy, dzisiaj przygotowałem dla was kilka trailerów, będę musiał wybrać z 8, mam aż... Tak, mam aż 8, a chciałbym pokazać jedynie 5, żeby to nie trwało zbyt długo. Zacznijmy sobie od czegoś luźnego. Czegoś luźnego, niezobowiązującego. Gra nazywa się Spin Tires. Pojawi się 13 czerwca 2014 i jest to symulator samochodów ciężarowych. Pozwolę sobie to odpalić i pogadamy w trakcie. Uwaga. Uwaga. Wszystko jest pod kontrolą, w teorii. Czasami nie. To jest gra, w którą alfę można było już pograć. Mam nadzieję, że część z was widziała ten tytuł. Rzućcie okiem tylko, wstępnie. Chociaż właściwie... teraz jeszcze nie ma głównego gwoździa programu, ale oto on, proszę państwa. Okraszony zaskakującą muzyką, jak na mój gust, ale jest jak jest. Tak jest, moi drodzy, dane nam będzie pojeździć ciężarówką. Akcja gry toczy się w okolicach roku 1980 na terenach byłego już teraz Związku Radzieckiego. Naszym zadaniem będzie przewożenie ładunków po bezdrożach. Przewożenie od punktu A do punktu B. Po przewiezieniu bez uszkodzenia ładunku otrzymamy punkty, które będziemy potem mogli przeznaczyć na poprawienie zdolności naszych pojazdów, poprawienie ich mobilności. Jak widzicie, cały silnik gry zakłada bardzo realistyczną rozgrywkę. Nie będzie łatwo przejechać przez te tereny. Ja miałem okazję pograć w alfę i grało się bardzo, bardzo przyjemnie. Ta gra potrafi wciągnąć, a w alfie jedyne co musiałem zrobić, to przejechać się kawałkiem terenu. Bardzo to jest interesujący i w ogóle ciekawy pomysł. Co ciekawe, deweloperzy gry pochodzą z Wielkiej Brytanii. Ja spodziewałem się jakiejś grupy Rosjan, którzy by to robili, zaznajomionych z realiami rosyjskich bezdroży, a tu proszę, Anglicy. Coś ciekawego, jak mówią, Rosja to nie kraj, to stan ducha, tak? Sposób myślenia? Cholera wie, widocznie Anglicy też potrafią ten sposób myślenia rozpoznać. To było na luz, na rozpoczęcie. Moim zdaniem będzie to produkcja dosyć interesująca i warto śledzić. Co dalej, moi drodzy? Kilka równie spokojnych tytułów, a może teraz coś mocniejszej. Tak, teraz coś mocniejszego wam pokażę. Sniper Elite 3, Afryka. Gra, na którą wiele, wiele osób czeka. Druga wojna światowa, tym razem w Afryce. Muszę przyznać, że jest to tytuł, na który czekam z dużym zniecierpliwieniem. Z jakiegoś powodu nie grałem w dwójkę. Nie wiem czemu, się nie zdecydowałem. Ale to była gra, która klimatem mnie kupiła od razu, od samego początku. W tą zamierzam się nie wahać. Znaczy, nie zamierzam się wahać. Zamierzam w nią pograć, no bo wygląda interesująco. Pozwólmy historii chociaż przez chwilę opowiadać się samej. Welcome to Sniper Elite 3, a tactical shooter that rewards stealth, planning and execution with thrilling immersion gameplay and genre-defining ballistics. Africa, 1942. Allied forces face the overwhelming might of Germany's infamous Afrika Korps. Intelligence warn of Nazi Wunderwaffe, wonder weapons, that threaten to turn the tide of the entire war. Myślę, że tutaj niewiele jest do opowiadania. Snajpera znają wszyscy. Wyśmienita skradankowa gra z doskonale opracowanym systemem trafień i spowolnienia czasu. To wygląda na pewno niesamowicie. Chociaż jeśli mam być szczery, gdybym... tak sobie myślę, że gdyby snajper miał okazję oglądać tą grę, prawdziwy snajper,
to chyba nie do końca byłby zachwycony faktem tych zabójstw w spowolnieniu. Bo dla nas, dla graczy, to jest oczywiście bardzo piękne i widowiskowe, ale jednak takie coś widziane oczami prawdziwego żołnierza niekoniecznie musi być miłe i fajne, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo interesujący pomysł w grze, który świetnie się sprawdza. Co ciekawego wprowadzono w tej rozgrywce? Bardzo interesujący system dostrzegania, znaczy orientacji przeciwników. Oni doskonale potrafią nas szukać, ale my także doskonale potrafimy od nich uciec, stwierdzając, w którym miejscu pozostawiliśmy ślad i z którego miejsca należy się oddalić. Oprócz tego, że będzie można strzelać do przeciwników, będzie też można niszczyć obiekty różne, które będą miały wpływ na pole bitwy. Będzie można też eliminować po cichu z bliska, jak widać. Ja bardzo lubię takie gry skradankowe, zresztą uwielbiam zabawy snajperem. Zastanawiam się, czy nie wrócić, jakby, czy pod wpływem tej gry nie wrócić do drugiej części. Ale jakoś tak zawsze czasu mi brakuje na te wszystkie produkcje, które chciałbym zobaczyć. Będzie można rozkładać pułapki. Fantastycznie. Uszkadzać sprzęt przeciwnika. Ale jest jeszcze jedna z ciekawszych funkcji, na którą poczekam chwilę. No tak, oczywiście. Zbliżenia jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze. Ciała przeciwnika reagujące jeszcze lepiej niż do tej pory. Pękające czaszki, wybuchające serca, kule przebijające ciała przeciwników. Przerażająca wizja, ale zdecydowanie dodająca tej rozgrywce jakości. Nie sposób się nie zachwycać, prawda? Of a rifle shot on enemy muscle layers, organs, bones and circulatory system. Straszliwe, straszliwe. No i to jakby system uszkodzeń pojazdów. Nie tylko można strzelać do ludzi, ale także można uszkodzić pojazd, co zaowocuje jego eksplozją. Znaczy, jakby, nie wiem czemu zaczynam się bawić w takie odniesienia do realizmu, ale nie jestem do końca pewien, czy kula w silnik potrafi spowodować eksplozję. O ile się orientuję, eksplozje powodują... Eksplozja najczęściej jest spowodowana tym, że gazy się... że jest odpowiednie stężenie gazów w baku pojazdu. I to najczęściej powoduje wybuch. Ale jakby nie czepiajmy się. Jakoś tak patrzę na tą grę, to od razu mi realizm przychodzi do głowy. Ale jako, że są to gry, no to musimy sobie pozwolić na jakieś uproszczenia i po prostu cieszyć się udaną zabawą. No to jest ten system, o którym wspomniałem wcześniej, który też mi się bardzo podoba. To jest system uproszczeń, ale który jakby pozwala się zachować jakoś adekwatnie do zachowania przeciwników. Wiemy, w którym miejscu nasza postać była słyszana, i potrafimy się ustawić tak, by wyczekać na reakcję przeciwników i po prostu przeczekać ją. A moim zdaniem bardzo interesujące, na pewno będzie ciekawa rozgrywka. Ja troszkę grałem w dwójkę na najwyższym poziomie trudności. Nie wiem, czy to nie była przesada, bo tam nie było, zdaje się, tego celownika takiego pokazującego, w którym miejscu kula uderzy. I to było dosyć trudne. Tak czy inaczej, Sniper Elite 3 Afryka zapowiada się bardzo interesująco. Jedna z ciekawszych odsłon chyba tej serii, właśnie ze względu na umiejscowienie akcji w Afryce. Ja będę to śledził i na pewno w to pogram. Dobrze, rzućmy okiem. Jak zwykle się rozgadałem. Chciałbym zawsze, żeby to było szybkie i krótkie. Teraz coś luźniejszego. Teraz coś, co jest zapowiedzią tak naprawdę innej gry. Przed wami produkcja od Sony Online Entertainment, chociaż nazywanie tego produkcją jest za daleko posunięte. Nazywa się to Landmark, EverQuest Landmark i tak naprawdę jest to wprowadzenie do gry EverQuest Next. Jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, to powinien usłyszeć i z przyjemnością się podzielę z nim informacją na ten temat. Oto, moi drodzy, EverQuest Landmark, gra, która pozwala... Trochę na podobieństwo do Minecrafta, tylko proszę nie zrażajcie się tym od razu. Trochę na podobieństwo Minecrafta wznosić budowle i budowle zadziwiające. Są to narzędzia, które zostały udostępnione graczom, które pozwalają budować, znaczy tworzyć obiekty, bardziej można to powiedzieć, tworzyć obiekty w obrębie świata, działającego na tym samym silniku, na którym będzie działał EverQuest Next. Jednym ze sposobów wyróżniania najciekawszych prac i najlepszych twórców jest przenoszenie ich wytworów do gry, do EverQuest Next. Wygląda to bardzo, bardzo interesująco.
No i zapowiada naprawdę niezłą grę. Ja oczywiście czekam na EverQuest Next. Na temat EverQuest Landmark jest mnóstwo streamerów, którzy są się w stanie wypowiedzieć lepiej, bo grali. Ja tylko jestem biernym obserwatorem tego, ale jest to ciekawe. Za każdym razem, kiedy twórcy gry są chętni, by dawać graczom narzędzia do tworzenia tej gry, to efekty z reguły są bardzo, bardzo dobre. Dobrze, moi drodzy. Śledźmy dalej. Śledźmy dalej. Rzućmy też okiem, jak to wygląda. No cóż, tak się rozgadałem, że przegadałem cały trailer. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawe. Możliwość tworzenia struktur w takim świecie, w tak zaawansowanym, z tak udaną grafiką, jest niezła. Zresztą chciałbym jeszcze dodać, że gra jest robiona na autorskim silniku od Sony Online Entertainment i że działa to ponoć nieźle. No, zobaczymy. Dobrze, moi drodzy, przed nami dwa mocne tytuły. Mam w sumie dwa trailery od z gry Middle-Earth Shadow of Mordor. Najpierw pokażę wam taki trailer, który jest bardziej, trochę bardziej kinowy, trochę bardziej prezentujący grę fabularnie. Oto on. Za chwilę będzie. Mam taki z nim układ. Lady Morwen. Why have you returned? What have you seen in your visions? Very soon, the Dark Lord and his army will march all over Mordor. But a great power can be awakened to prevent it. Must be broken. Destroy the Black Hand. How? Your power begets followers, willing or otherwise. Find an orc leader, make him a war chief, and all his soldiers will be yours. An orc army. Historia jest coraz ciekawsza. Jakby, jeżeli ja już miałem okazję mówić o Shadow of Mordor. Cóż, będziemy prowadzili postać, która będzie się mściła za śmierć swoich najbliższych, za śmierć swoich towarzyszy. I w związku z tym dostanie mnóstwo narzędzi do mordowania. Teraz jednak okazuje się, że jest w tym dużo więcej, jako że możemy kontrolować całe klany orków za pośrednictwem kontrolowania ich przywódców. Jest jakby nasz dotyk ducha, który ducha zemsty, który jest częścią naszej głównej postaci, powoduje, że przeciwnicy są gotowi za nami podążać. W jaki sposób to zostanie wykorzystane? Jeszcze wam powiem. A teraz, dla odmiany, pokażę wam Batmana, a do Shadow of Mordor jeszcze dzisiaj wrócimy. Batman to jest coś, na co każdy szanujący się gracz powinien czekać. Co ciekawe, z punktu widzenia osoby pokazującej gry, Batman nie cieszy się dużą popularnością, ale podejrzewam, że to dlatego, że większość ludzi w niego gra. Pokażę wam teraz fragment rozgrywki, a właściwie... Właściwie to trailer. Trailer pokażę wam Batman Arkham Knight, czyli najnowszej części, która nadchodzi w październiku. W październiku 2014. Premiera jest na 14 października, zdaje się. Grę będzie robić Rocksteady Studios. To jest bardzo ważne, ponieważ Batman Arkham Origins było robione przez inne. I nie zostało tak dobrze przyjęte. Ja co prawda bawiłem się wyśmienicie, ale... No ale jak widać, Warner Bros. Powierzyło realizację Batmana z powrotem Rocksteady. Widocznie nie byli zadowoleni z dotychczasowych efektów. Gotowi? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Gotham, this is your only warning. Abandon the city, or I will unleash your greatest fears. Tonight, Gotham falls. A city of fear rises. Oczywiście, Batman, jak to z Batmanem bywa, zapowiada się bardzo dobrze, musi się zapowiadać. Dostaniemy obszar miasta 5 razy większy niż to, z czym mieliśmy do czynienia w Batman Arkham Origins. To duży obszar,
Ten Batman Arkham Origins może nie był jakiś wybitnie wielki, ale no teraz będziemy mieli okazję zobaczyć naprawdę duży, otwarty świat. Powodem powiększenia tej mapy jest przede wszystkim chęć zrobienia lepszej gry, to jest oczywiste. Batman Arkham Origins trafi na konsolę najnowszej generacji oraz na pecety. Jakby to daje większe możliwości kreowania świata i pewnie z tego wynika wiele rzeczy, ale także wielkość tego świata jest zależna także od tego, że deweloperzy oddadzą nam do dyspozycji pojazd, którym będziemy mogli się po tym mieście poruszać, czyli Batmobil, który będzie nie tylko służył do przemieszczania się, ale także będzie sposobem na prowadzenie walki. Będzie można wykorzystać go, by się rozpędzić, potem odskoczyć, polecieć na tej lotni, którą Batman ma wmontowaną w pelerynę. To, co natomiast mi się nie podoba, ale to jest bardzo nieznaczące, szczerze mówiąc, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, to, że po raz kolejny fabularnie spotkamy się z przeciwnikami, których głównym celem jest pokonanie Batmana. Znaczy, oni robią wszystko, żeby dorwać Batmana. Jakby nie mieli innych rzeczy do roboty. Właśnie bardzo często schemat tych gier jest taki, że jest Batman i jest masa ludzi, którzy są na niego wkurzeni i chcą sobie z nim poradzić. Podobnie ma być i tym razem. Ja bym chciał, żeby po prostu w tym świecie toczyły się przestępstwa i my jako Batman, żebyśmy sobie z nimi radzili, nie będąc, jakby Batman za często staje się głównym celem tej gry. Jakby celem złoczyńców i tak dalej, i tak dalej. Ale może ta zapowiedź jest tylko po to, by odwrócić nasz wzrok od prawdziwej tajemnicy, która gdzieś tutaj może zostanie pokazana. Mam taką nadzieję. Dobrze, wróćmy, moi drodzy, do Shadow of Mordor i tym razem pogadajmy troszkę więcej na temat rozgrywki. Pokazałem wam przed chwilą trailer, który troszkę zapraszał nas do zabawy fabularnie. Teraz pokażę wam trochę gameplayu. To jest kolejna gra wydawana przez Warner Bros. I jest to ważna informacja. Znaczy, Warner Bros. Coraz więcej tytułów wydaje, coraz więcej tych tytułów, które są oparte na filmach. To się rozumie samo przez się. Ale dzięki temu, że jest jakby komórka odpowiedzialna za wydawanie gier, to te gry, które są robione, jakby nie patrzeć na podstawie filmów, są coraz lepszej jakości. Jeszcze rok temu mógłbym zupełnie spokojnie powiedzieć, że większość gier robionych na podstawie filmów to są byle jakie produkcje, których celem jest jeszcze zgarnięcie dodatkowej kasy na marce, która dobrze zarabia. Tymczasem zapowiadają nam się bardzo, bardzo interesujące gry. Dobra, wspominam o Warner Bros., to jakby myśl się trochę rozwinęła w drugą stronę i chciałem ją poprowadzić, ale wspominam o tym dlatego, że gra graficznie będzie bazowała na tym, co jest przedstawione w filmach. To znaczy, postacie orków będą takie, jakie są znane z filmów. Bo wiecie, orka można przedstawić na wiele różnych sposobów. Teraz opowieść na temat tego, jak będzie wyglądała rozgrywka. To jest system walki bardzo podobny do Batmana. To jest moim zdaniem bardzo przyjemny system, ja go osobiście bardzo lubię. Tutaj w tym trailerze macie pokazany sposób na zdobywanie runów, którymi będziemy wzmacniali swój oręż. Jednym ze sposobów na zdobycie tego jest opętywanie orków. Mamy taką zdolność, o tym opowiadałem, pokazując wam poprzedni trailer. I można zmusić orka, by odmówił posłuszeństwa swojemu przywódcy i by rzucił mu wyzwanie. Kiedy do tego doprowadzimy, to potem tego dowódcę można zabić i uzyskać w ten sposób run. To jest skomplikowana sytuacja, ale to, co jest bardzo charakterystyczne dla tej gry, ona jest... zapowiedzi są bardzo... bardzo mocne, bardzo znaczące i takie trochę zaskakujące, bo ten świat ma być bardzo, bardzo plastyczny. Nie tylko jakby wizualnie, ale przede wszystkim fabularnie. Możliwości kształtowania naszej przygody mają być ogromne. Przeciwnicy mają nas zapamiętywać. Niektórzy z nich mają wręcz nas nienawidzić, podejmować jakieś działania, by nas pokonać, by nas schwytać. Przeciwnicy będą się jakby przyzwyczajali do sposobu prowadzenia walki przez nas. Ja nie wiem, do jakiego stopnia te zapowiedzi są jakby marzeniami deweloperów, a do jakiego stopnia są możliwe. Sam system walki wygląda bardzo elastycznie i bardzo płynnie. Jakby to, co zwraca moją uwagę, oczywiście to są trailery, to są takie gameplaye, które zostały wybrane przez deweloperów i one, no miejmy nadzieję, że gra wygląda tak faktycznie, ale jakby zobaczcie, jak ta walka, jaka ona jest...
wiarygodna fizycznie. Ci przeciwnicy, jak się ścierają ze sobą, te ciała się jakoś nie przenikają, to... Znaczy, przenikanie się ciała oczywiście można by odnieść do zupełnie innych sytuacji, ale chodzi mi o to, że ta walka wygląda bardzo wiarygodnie. To jest coś, co mi się podoba. Zobaczymy. Walka plus plastyczność tego świata jest ciekawa, natomiast niewiele jeszcze wiemy na temat głównego wątku fabularnego. Może to dobrze, może to źle. Tak czy inaczej, jakby rozgrywka toczy się przed wydarzeniami z Władcy Pierścienia i powstała w oparciu, przy współpracy z ekipą, która się zajmuje właśnie całą historią i mitologią Middle-Earth. Zatem opowieść będzie wiarygodna nie tylko jakby wizualnie, ale także będzie się wpisywała w historię opowiedziane przez Tolkiena. No dobrze, ja bym tak mógł gadać długo, ale nie przesadzajmy. Zawsze staram się, żeby ten news był zwarty i nieprzesadnie długi, ale widzę, że żeśmy trochę czasu zaoszczędzili. Ja mimo tego, że byłem pewny, że oddaję się absolutnemu gadulstwu, zaoszczędziłem trochę czasu, pokażę wam jeszcze coś. A czemu nie? Skoro mamy nadwyżki, to proszę was bardzo uprzejmie. Coś, co jest... Coś, z czego jestem fanem ostatnio, ogromnym, ale nie dostałem jeszcze z tego gatunku ani jednej dobrej gry. Zapowiadana ta produkcja, którą wam za chwilę pokażę, jest na rok 2015 i jest robiona przez ekipę, która nazywa się Entrada Interactive. Nic o nich nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, wzmianek na temat gier brakuje w oficjalnych mediach. Będzie to gra MMO z zombie postapokaliptyczne, czyli to, co znamy z Nethera, to, co znamy z WarZ, czy tudzież Infestation. Cały czas czekam na dobrą grę tego typu. Czy ta będzie dobra? Rzućmy okiem. Zawsze można troszkę ocenić na podstawie trailera. Ja wiem, że wielu z was się spodziewało H1Z1. No H1Z1 już mówiłem i jeszcze wspomnę. Ale teraz mamy troszkę inną produkcję, która wygląda bardzo ciekawie, ale pamiętajmy, że to są materiały robione przez deweloperów, więc one mogą pokazywać dokładnie to, co deweloperzy chcą pokazać, a nie to, jak gra wygląda faktycznie. Ja mam naprawdę cichą nadzieję, że ktoś to wreszcie zrobi dobrze. Że ktoś to zrobi bez bugów i że będzie się dało w to grać. Wszystkie gry tego typu, i jest to plaga absolutna, wychodzą jako bety albo czasami jako alfy i za to się płaci i za to płacimy. No. Tu zapowiedzi wyglądają interesująco. Przede wszystkim wygląd tego otoczenia jest dosyć przyjemny. Po drugie możliwość budowania baz graczy. Fajnie, prawda? Chociaż z bazami to różnie bywa, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozgrywkę multiplayer. Gracze lubią sobie przeszkadzać i... zobaczmy. A widzę, że ta rozgrywka też będzie bazowała do pewnego stopnia na walce PvP. Niewiele wiadomo. Pokazałem wam tylko to, jak gra się zapowiada. No ja lubię wszystko, co jest postapokaliptyczne. Mam nadzieję, że wybrakowane produkty nie popsują mi zabawy. No dobrze. Będę zatem, moi drodzy, kończył. Na koniec kilka uwag odnośnie New News Live. Jak wspomniałem na początku, spotykamy się w każdy czwartek o 21:00. Chyba, że przeniosę to na piątek. To mi się zdarza, czasami też brakuje dobrych trailerów, ale o tym zawsze informuję na Facebooku. No i tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i tych, którzy są tutaj ze mną na live i tych, którzy oglądają całość na YouTubie. Do rychłego zobaczenia, trzymajcie się. Hej, hej!